czy ja zamieszkuję północną hemisferę? Wątpię. Czy może wątpię i tak, ale raczej jesteś ogólnodostępny. Ogólnodostępny jestem. To jest mój opis na Tinderze. Witajcie w kolejnym czułku wiedzowym. Dzisiaj mamy Sylwię Przybysz. Razem tutaj ma pomoc pewną małą. Oj tak, albo nawet utrudnienie, bo często się czasami jakby tak, może zapomina. Może źle podpowiada. I oczywiście Jasia Dąbrowskiego, który dzisiaj na głowie ma oczywiście Francję. Widzicie tutaj oczywiście na dole. Bonjour. Bonjour. Słuchajcie, także zaczynamy. Dzisiaj kategoria, jakim europejskim krajem jesteś? Sylwio, po jednym pytaniu ma każdy, zaczynamy od ciebie, proszę bardzo. I może się odpowiadać tylko tak lub nie? Tak. No i dobra, pierwsze pytanie. Moje pytanie jest takie, czy jestem państwem, które leży w Europie Zachodniej? Tak. To ma większą wiedzę. Zawahałeś się, ale... Nie, no jakby odpowiedziałeś, to się zgadzam. No to lecimy po kolei, teraz ja. Czy jestem krajem powyżej 30 milionów mieszkańców? Wiesz co, muszę zapytać mamy. Mama. Telefon do mamy. Mama wszystko wie. Uwaga. Oj nie, słuchaj, nie. Mama mówi, że nie. Nie. Mniejszy kraj. Mniejszy kraj, oj, zdecydowanie mniejszy. Dobra, to w takim razie ja. Czy mówię w języku niemieckim? Nie mówisz. Okej, okay, dobra. To wyeliminowałeś kraj, no. 3 kraje. To sporo, jak na Europę to jak bardzo na Europę, dużo, to sporo. No. Tak. Dobra, i Sylwia? A czy ja mówię na przykład po angielsku? Nie, wyeliminowałeś parę innych krajów. Dobra. O, to takie pytanie. Czy znajduje się w Europie kontynentalnej? Tak, znajdujesz się w Europie kontynentalnej, no. Okay. No to teraz, o kurczę, jakich mądrych słów używamy. To w takim razie, czy u mnie, albo nie, inaczej, czy jestem po wschodniej części Europy? Ja bym powiedział, że tak. Ja też bym tak powiedział. Tak. Okej, okay, czyli mogę być też jakiejś takiej centralnej czy coś, nie? Ale dobra, to na kolejne sobie zestawię. Zobaczymy. Nie wiemy, nie powiemy. Czy moja stolica znajduje się w centrum państwa? O kurde. Ja bym powiedział, że ciężko powiedzieć. Ale wydaje mi się, że jakby patrząc wertykalnie, no to chyba tak. Chyba tak. Tak, stolica tak, leży na środku. To nic mi nie mówi. No właśnie, to się zastanawiam. Nie, ale zobacz, nie jesteś Niemcami. Prawda? No, już nie jestem Hiszpanią. Jesteś Hiszpanią. Japonią też, nie? No, możesz być Polską, możesz być Francją. Ale w Polsce aż tak centralnie nie jest stolica, no tak, chyba, nie? Tak bardziej na bok. Tak. Troszeczkę. Dobra, to lecimy dalej. Adam. Tak jest. Więc ja mam pytanie, czy znajduje się jakby geograficznie poniżej położenia Polski, no, czy na południe od Polski? Nie. Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. No. Dobra. Jasiu. A ja mogę sobie jako podpowiedź tak mapę odpalić, żeby tak ogólnie patrzeć? Nie, bo ja też bym chciała zobaczyć, które państwa mają w centrum stolicę. Dobra, to w takim razie, jak się znajduję tak bardziej na wschodzie, to powiedzcie mi, czy znajduję się na tym takim, tak na dole tej pod Polską? Czyli czy na południu się pytasz? To tak. Okej, okay, na południu. Czy znajduje się moje państwo gdzieś bardziej w centrum Europy? A możemy tylko tak lub nie odpowiadać? No wiem, pytam się, czy znajduje się w centrum? No to nie. Nie. Tutaj jesteśmy jakby zdecydowani. To jest taki ciekawy moment, kiedy nie wiesz, o co zapytać, kiedy nie wiesz, jakie to państwo. Nie mam pytania, nie mam pojęcia. Czarna dziura, też mam czarną dziurę. Dobra, w takim razie ja się nie znajduję na południu Europy, znajduję się na północy, mały kraj. No dobra, czy jestem jednym z krajów skandynawskich? No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Też mi się wydaje, że średnio. Dobra, czy mój kraj, tak jak patrzy się na alfabet, to się znajduje bardziej przed H? Pierwsza litera. Jasiek. Jak masz pierwszą literę nazwy państwa, to się znajduje przed H czy po H? Alfabet sam się zwyczaj. No, przed.
No przed, no ale to jest... chyba mam. No ale ja się nie wolno zadać takiego pytania, bo to prawie praktycznie jest dosłowne. Jak dosłowne? No, co to było w ogóle za pytanie, jakie głupie. Nie podobało dobre, mi się już w ogóle. Mam popatrz, do H jest tak ale ja już, mi już brakuje pytań, już nie mam pojęcia, czy... jestem małym państwem? Powierzchniowo czy ludnościowo? Powierzchniowo. Ja bym powiedział, że tak. To było dobre pytanie. Tak, bardzo dobre pytanie. Dobra, skoro nie Skandynawia, czy ja graniczę z Niemcami? Jest. Tak. Graniczę z Niemcami. Okay. Albo bym powiedział, wy to ja, przynajmniej się domyślacie cokolwiek, a ja to nic. Dobra, kurczę, no to sąsiadów Niemiec już nie jest aż tak dużo, no to też marzysz łatwiej, więc muszę przyspieszyć. Czy lubię mieć siestę? Siestę, tak, tak. Tak? Słuchaj, Sylwia, jesteś na zachodzie, wiesz, mocnym zachodzie, małe państwo, ja na twoim miejscu bym strzelił teraz. I możesz nas rozłożyć na łopatki. No to mi tylko jedno siedzi w głowie. To powiedz to. Ale na pewno to dobra, nie jest dobra. To! Zawsze tak jest! Jest no spokojnie. Bo może coś przybyło. Uwierz w siebie. Uwierz w siebie. Na zachodzie. Maksymalny zachód, moje tak. państwo. Portugalia? Tak, dobrze! Pięknie! Więcej pewności w siebie. Dobrze. Już mi od trzech pytań świtało, ale wolałam, wiecie, jeszcze nie ten. Gratulacje. Dziękuję. No, pięknie ci poszło, dobra. I teraz my mamy rozgrywkę o jeden punkt, także dwa punkty dla ciebie, Sylwio. Teraz moje pytanie, czy z Niemcami mały kraj? I nie skandynawski. Czy jestem Szwajcarią? Oj, nie, ale już został chyba ostatni mały kraj, który tam się znajduje, czy nie wiem czy. Zatem ja muszę strzelać, czy jestem Grecją? Tak, dobrze, o, pięknie, dziękuję ślicznie, całe rączki. No. Gratuluję. I teraz tak, żeby brwi nie ściągnąć. Uwaga, tak, żeby skóra została. Belgia! No, lubię belgijskie czekoladki, ale niestety nie zgadłem. Ale zarąbiste macie. Zarąbiste. Ale... Uwaga, teraz kategoria jakim ssakiem jesteś? Jesteś na prowadzeniu, więc przekazuję pierwsze pytanie Jasiowi. Jasiu, okay, pierwsze pytanko. Jakim ssakiem jesteś? Jakim ssakiem jestem? Okej. Okay. Czy jestem malutki? Nie. O, ale się zastanowiłeś przez chwilę tak. No wiesz, to jest. Zależy w jakim okresie. Nie, ale ogólnie to jest ten taki większy, tak? No. Dobra, tak, dobra. O to spytałeś masz odpowiedź. Dobra. Czy ja zamieszkuję północną hemisferę? Wątpię. Czy może wątpię. I tak, ale raczej jesteś ogólnodostępny. Ogólnodostępny jestem. To jest mój opis na Tinderze. Co to Tinder? Co to Tinder? No, bo ja nie wiem. A wy nie wiecie, jesteście tak głupi. Czy jestem może, nie wiem jak to się mówi, z rodziny kotowatej? Tak? Bo jest dużo. Ale się naprowadziłaś, ja! Które są z rodziny kotowatych. Tak, no. Go kurczę. Ale tak, jesteś. Dobra, czyli znowu ja. Czy jestem, kurde, ssaki duże zwierzę? Czy jestem wielorybem? Nie. Ja! Yeah. No to jest największe. To jest taka dobra zasada, 2-3 pytanka zanim strzelamy, to jest taka dobra zasada. Chciałem po prostu, wiesz, pokazać, że ta zasada ci nie liczy, gdy masz do czynienia z mistrzem, ale widocznie nie jestem mistrzem. Na razie Sylwia prowadzi. Dobra, czy jestem z rodziny psowatych, tak zgapię od ciebie? To znaczy, raczej nie. Wilk jakiś, pies? Nie. Teraz ja. Teraz ty. Dawaj, kotku. Dokładnie. Czy... Już za blisko jest, chociaż najbardziej oczywiste są najcięższe. Możesz, bo myślę, że to jest najbardziej oczywiste. Oj, ale uważaj, bo to może być za oczywiste. No, także, tak? No, wiesz, nie 2-3 pytania, tak mówią statystyki. I Adam. A ja bardziej wierzę Adamowi. Statystyką nie zawsze, ale skoro Adam to jeszcze podkreśla. A jestem lwem?
Tak, Jak tak szybko? Jedno pytanie i zgadła. Jak? No, gratulacje. Naprawdę, naprawdę to mnie utwierdza, tak, że kobiety mówili, wiedzą wszystko i potrafią czytać w myślach. To, tak, jest, to jest prawda, kurde. Dobra, to teraz my. Dobra. No to duży ssak. Czy w takim razie... czy jestem w takim razie słoniem? Tak. Tak. Dobrze, ale te zwierzęta nas idealnie opisują. To znaczy. Nie, zgaduj. Za długo, dobra, czyli nie jestem kotowatym, nie jestem psowatym, jestem na całym globie. Czy jestem duży? To taki. No spora. Jest o tobie dużo bajek, kreskówek i tak dalej. A, niedźwiedź? Raz miałeś na imię... Raz tak, miałeś niedźwiedź na imię... jest na końcu ma nie. Niedźwiedź. Jakby masz tak, Rafał, Jack. Dużo bajek o tobie jest. Królik? Nie! Jak znasz jakiegoś królika, Jacka? Albo Jack Rabbit. Ale rzeczywiście jest, no. Rafał, Królik. Królik, Rafał. Nie. Jezu. Ale też na K. Pustka w głowie. Dawaj, na też K. Też na K. Naprawdę masz pustkę w głowie? Naprawdę mam pustkę w głowie. Zaczyna się na K, a chyba... kończy się na NI. No, dobrze! Ej, to było takie proste. Ale właśnie to jest to, czasami pójdzie się w złą stronę i jest czarna pustka. Jak zobaczyłam, jakie wy macie proste, to już wiedziałam, że to musi być turbo proste. Słuchajcie, idziemy na razie najgorzej. 4-2 i ja 0. Nieźle, odkujesz się w ostatniej rundzie, bo to finałowa teraz. Teraz finałowa runda. Ostatnia runda. Jaką częścią ciała jesteś? Sylwia, zaczynasz. Zaczynam? Dobra, pierwsze moje pytanie, czy jestem narządem? Nie. Jest to coś jakby na ciele. Czyli część ciała. Tak. Dobra, czy ja jestem częścią ciała powyżej pasa? O, to dobre pytanko. Zależy. To zależy. Jasiek, o kurde. W tym momencie? Mieliśmy odpowiadać. Tak lub nie. Moim zdaniem nie. Nie. Okej, okay, to nic nie podpowiedziało. Jasiu, twoje pytanko. Dobra, to w takim razie ja. Czy ja jestem jakby częścią ciała poniżej pasa? Jest. Tak? Zawsze? Zawsze. Zawsze. Ale zastanówmy się. Ja wiem, o co Jezu, chodzi. Jasiek, opanuj się. Zapytałeś się. No dobrze. Jasiu, spokój. No. Twoje pytanko. Moje pytanko jest takie. Czy na przykład jest ta część powiązana z jakimkolwiek zmysłem? O, jakie pytanie. Bardzo dobre pytanie. Ale w zasadzie wszystko ma jakieś, wiesz, oddziaływanie na zmysł. Moje pytanko, czy jestem ręką? Nie. W zasadzie głowa też może być na dipod, w zależności od tego, jak siedzisz i jak się schylisz. Czy jesteś w Australii, czy w Polsce? No, dobra, nie. Dobra, to dalej lecimy. Jak jestem pod, tak patrzę na siebie. Czy jestem nogą? Nie. Kurde, to jednak zasada dwóch, trzech pytań jest dobra, to po co ja się z niej wyłamuję? Dawaj, jesteś. Moje pytanie, czy jest mnie na moim ciele parzyście? Nie. Ale się trochę zastanowiliśmy, co? Dobra. Czemu się zastanowiliście? No. Czy nie jestem ręką, nogą, czy jestem... O, czy jestem... biodrami? Nie. To było śmieszne, jakbyśmy tu i tam biodra. O kurde, to jakiś naprawdę gimnastyk musiał być. A czy ja, to było dobre pytanie, Sylwii. Na tej zasadzie, czy jest mnie parzyście? Czy mam jakiegoś brata jeszcze? Tak, masz brata. O kurde. Dobra, moje pytanie. Czy na przykład znajduje się w centralnej części twarzy? Tak. Czemu nie zapytałam od razu, czy jestem nosem? Znaczy, to teraz nie możemy powiedzieć. To kolejne pytanie. No, na pewno jestem nosem. No, tak. Dobra, to ja czy jeszcze jestem brzuchem? Nie. A skitu, to jak dobrze pożywy zależy. O kurde. No u mnie to już rzeczywiście... Ja dzisiaj przegram z Kretesem. Dobra, czy jest mnie parzyście? Jestem poniżej? Czy... Dobra, nie, to musi być grzeczne, bo
bo to na YouTube'a będzie wrzucone, tak? To jest na YouTube. Okej, okay. Czyli w takim razie, czy jestem palcem? Nie. Kurde. Sylwia? Czy jestem nosem? Tak. Dobrze. Z nami i to mega mocno. No, wszystkie rundy, cyk, 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 rozcykane. Dawaj, to teraz ty. Czy jestem ramionami? Nie. Ustaliliśmy, że jesteś poniżej pasa. To się pytasz, czy jesteś ramionami. Czy jestem... To było chyba. Ale spróbujmy. Czy jestem stopą? Nie. Nie. Kurde. Ty, no to ja już naprawdę nie znam aż tak swojego ciała. Innych rzeczy nie. Rozłóż na czynniki pierwsze. Czy jestem kolanem? Nie. Nie. Czy jestem łydką? Nie. Nie. Kurde. No w sumie tak. Wy już nawet nie pytacie, czy jestem na przykład coś tam, tylko czy jestem konkretną rzeczą. Bo to jest ciężko sobie wyeliminować te. Tak, no już ciężko jakieś pytanie zadać. Jestem poniżej pasa, żeby... ale nie poniżej pasa. Jestem parzysty. Wiem, że to idzie na YouTube, więc też nie zadam tego pytania, o którym ty chyba myślałeś parę lat temu. Nie, nie musisz o to pytać. Nie pytaj, lepiej nie pytaj. Wtedy u mnie byłbyś powyżej pasa. No to... Boże. No dawaj, Jaśko. A nie, teraz Adam. Ja. A, no tak. O, czy jestem palcami? Palec. Dobrze, tak, jesteś, palec. No jesteś palec. Dlatego, Jasiek, świetne pytanie. No, czy jestem palec? Na pewno ktoś dał wam takie same. Ale to była zmyłka, to był strategiczny właśnie. Dobra, punkt honorowy ja dostałem. No kurczę, Jasiu, dobra, to ja teraz zgaduję. Lecimy. Czy ja jestem serio jakimś takim tym w środku, co tam się znajduje? Nie, no, na zewnątrz. Dobra, są palce, co jeszcze masz w stopie? Palec. No, stopa jest jako jedna całość, nie? No, jakby Jasiek... tego nie mogę wyjąć. Możesz. Mogę. Możesz. Pięta? Tak. Naprawdę? Tak. Ja myślałem, że piętę zadałem już dawno. To było dla mnie tak oczywiste. Nie. Yeah. Stopa, pierwsze co? Paznokcie. Pierwsze co to łokieć pięta. Na rękach. Ale to pięta może mnie boleć, jak jestem na Fame MMA. Bo może, to walczyć mogę, nie? Nie wiem, no. Ja nigdy nie walczyłam. Nie? I bardzo dobrze, ale z nami wygrałaś i tak. Także a wiesz, gratulacje. Że ty zadając, podając jakiś tak. tam przykład powiedziałeś, no nie wiem, załóżmy, jakbym był na przykład palcem, to coś tam ja mówię. No, nie, no. No, a palec to wiesz, smaku. Zależy gdzie, nie? No jakby tak. Właśnie, tu. Oprócz tego, że palec według mnie jest poniżej pasa, ty dlatego, że łatwiej, bo palce jakby... u nóg, ale u rąk jak stoisz, no to masz poniżej pasa. To prawda. Ty miałeś tak? łatwiej, bo miałeś 10 rzeczy do, jak w sobie do zgadnięcia. Nawet. Też są palce. I też poniżej palce. Też mamy palce w stopach. Ja się przypomnę, masz 2 punkty, tak? Tak, dobrze. 2 punkty. Słuchajcie, podsumowanko. Sylwia, wygrałaś to mocno. 6 punktów. Jasiu, 2 punkty. I ja, 1 honorowy punkt. Także gratulacje. Dziękujemy bardzo. W końcu coś wygrałam? No tak, rzeczywiście. Myślałem, że 2 masz teraz. Ja! Nie, nie, nie. Jesteś na drugim miejscu. Nie mówimy przedostatnio, jesteś na drugim ale miejscu. Ale ty też jesteś na podium. Zatem gratuluję. Tak, ja też na podium. Gratuluję wam bardzo. I co? Widzimy się niedługo. Zapraszam na wasze YouTube, Instagramy. Gdzie jeszcze zapraszacie? Oczywiście na Tindera. Na Tindera ja zapraszamy. Wszystkie linki w opisie. Tak, zapraszamy was bardzo mocno.